Hej, z tej strony TyKlabany. Witam was wszystkich w pierwszym let's playu z gry JazzJackRabbit 2. Zagram dzisiaj z Pazem, ponieważ dużo bardziej lubię go od Jazza i naprawdę wygodniej mi się nim gra. Zobaczymy poziomy. Easy, Medium, Hard. Grałam już te trochę, ale weźmiemy Easy. Nagrywam tą grę już trzeci raz, wszystko przez Camtasia, która nie wiem czemu. Po chwili filmiku sama mi się wyłącza, wkurza mnie to. Ale dam radę. Uparłam się i nagram ten odcinek. Jak widzicie, właśnie przechodzę przez tutorial, który opisuje, co należy robić. Jak włącza się ten przycisk, tutaj jest checkpoint. A, dobra, nie mamy czasu. A się skoczam tutorial. Tak. Nie będziecie mieć muzyki z tej gry, ponieważ nagrywam teraz na komputerze, który nie ma Windowsa 7, tylko XP-ka. Na XP-ku nie mogę nagrywać jednocześnie dźwięku z gry i mojego komentarza. Także cóż, miałam do wyboru to albo to. Wolę jednak trochę mówić, jak nagrywam. Chociaż nie lubię nagrywać sama. Wolę z kimś jednak. Jak sama oglądam czyjeś filmiki, to jednak wolę, jeżeli komentuję to, a nie jeżeli sama melodia z gry leci. Zamiast muzyki z Jazza podłożę wam jakąś prawdopodobnie z Trickstera, ponieważ oni mają bardzo fajne ścieżki dźwiękowe. Moim celem, który postaram się spełnić, będzie zebranie wszystkich pieniążków. Także nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy. I mam do was prośbę, jeżeli znacie jakieś ukryte lokalizacje, czy też miejsca. Miejsca właściwie to lokalizacja, ale... co należy zrobić, żeby dostać się do jakiegoś miejsca, które jest ukryte, to jakbyście mogli mi to napisać, byłabym bardzo wdzięczna, ponieważ nie pamiętam dokładnie, gdzie co wszystko jest, się znajduje. Może pokazując wam też coś odkryjecie nowego, ponieważ trochę już znam sekrety tej gry. Na przykład wiem, że tutaj są ukryte diamenty. Tak, i głupi żółw, który mnie bije. Wiem, że są kody do tej gry, jednak ja na pewno nie będę grała na kodach. Mimo, że jednego bossa będę próbowała bić niezliczoną ilość razy. Chodzi mi o takiego bossa, który będzie w bardzo późnym etapie gry. Mianowicie na podwodnej mapie. Jeżeli niektórzy z was grali, to pewnie kojarzą tego bossa i wiedzą, jak on bardzo wkurza ludzi. Jump. Ale damy radę. Mam nadzieję, że uda mi się przejść całą grę bez żadnych problemów. Wiem, że tutaj jest ukryte przejście. I życie. Nie, naprawdę, jeżeli tym razem się nie uda nagrać tej gry, to po prostu nie mam już siły tej Camtasii. Zdobyliśmy 20 pieniążków, więc poszliśmy do specjalnej lokalizacji, gdzie znajdują się jakieś bonusy. I tam znajdowała się głupia papuga, której nie lubię. Naprawdę, przeszkadza mi w tej grze strasznie. Jak mam macę, już mówiłam, że to jest sowa. Nie ma to kolorowa sowa, prawda? Widzicie, papuga atakuje potworki, jednak czasami przeszkadza w tym, ponieważ są takie potworki, które musisz zabić w pewnym miejscu, żeby coś z nich dostać. Na przykład zobaczcie na, nie na tej, tylko na następnej lokalizacji, są takie potworki żółte, które mają takie śmigiełka nad głową i jeżeli zniszczycie je, to dostajecie to śmigiełko i możecie przez chwilę polatać. A jeżeli papuga mi zniszczy to, to jest niemożliwe. Ja postaram się zebrać wszystko. Jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość tych
ciastek, owoców, to dostaniemy tak zwany sugar rush, dzięki któremu jesteśmy nieśmiertelni przez pewien czas i zabijamy wszystkie potwory po prostu na hit, nawet nie musimy ich atakować, tak podają, jak tylko nas dotkną. Ej, weź tą, weź tą. Jak widzicie, zdobywam różne naboje, ale nie używam ich, ponieważ trzymam je na bossy, które ciężko pokonać tego zwykłego, ponieważ widzicie, jaki on ma zasięg mały. O, diamenciki. Dobra. Głos mi już troszkę wysiada, ale dam radę. Wow. Tutaj już musiałam użyć specjalnych nabojów, żeby to zniszczyć i żeby dostać nasze pieniążki. Sugar Rush. Widzicie? Od razu je rozwalam. Dostałam ostatnio prywatną wiadomość, co ile będę dodawać filmiki. Prawdopodobnie dodam 2 filmiki w ciągu tygodnia, ponieważ właściwie to mam możliwość nagrywania tylko w weekendy. Ale jeżeli będzie to możliwe, to postaram się dodawać je częściej, ale znając możliwości mojego komputera, będzie to trudne. Checkpoint. Zobaczymy, czy uzbieraliśmy. Tak, mamy 20 monet, więc zostaliśmy przeteleportowani w specjalne miejsce. Monet to nie jest naprawdę dużo. Zobaczycie, że potem będziemy potrzebować po 50 na niektórych mapach. Za szybko się respią te nietoperze, wkurzamy to. Ta gra jest z 1900 któregoś tam roku, jednak mimo to jest naprawdę świetna. I nawet lepsza od niektórych gier, które teraz wychodzą, także polecam. Jeżeli jeszcze w to nie gracie, to naprawdę zachęcam. Ja o tej grze dowiedziałam się, właściwie dostałam ją od mojego kuzyna, jak miałam chyba 8 lat, 8 albo 10, coś w tym stylu. Dostałam tą część, którą teraz gram, a także drugą część, The Secret Files, która jest nowa bohaterka, Króliczka Lori. Też postaram się zagrać tamtą część, ale dopiero jak skończę tą. I przed nami pierwszy boss. Niedobra pani królik krzyczy na nas, musimy ją uderzać. Jak widzicie, z każdym uderzeniem cofa się troszeczkę, po czym w końcu spadnie na dół. Musimy uciekać przed kowadłami. To są kowadła chyba. Nie wiem, powiedzmy po prostu, że to jest anvil, o, przywykłam do tego. O matko, aż mi ręka boli od tego stukania. No, spadaj. Nie możemy podejść do niej za blisko, bo nas uderzy. Dobra, chyba jeszcze jeden raz i spadnie, tak? Tak, spadaj. Jej, wygraliśmy. I kolejna lokalizacja. Jeżeli przez chwilę dzieje się moją myszkę, to przepraszam. No, próbuję coś ustawić i... Przynajmniej nie jest tak jak przedtem, że wszyscy do mnie na Skype nagle pisali. Mi się ścinała gra. Dobra. Jak widzicie, to są te śmigiełka, o których mówiłam. I
im więcej pistolecików, tym szybciej strzelacie. Nasza przyjaciółka. Boże, miałam powiedzieć sowa znowu. Papuga. Aha, muszę zmienić. Nie chcę tracić moich naboi, ponieważ przydadzą mi się w późniejszych etapach. Nie, nie, nie. Nie idziemy tam. Ja nigdy nie pozwalam kierować temu czemuś mną, ponieważ wtedy od razu poleciałabym na dół, nie miałabym możliwości powrotu i nie zebrałabym tych pieniążków. Kolejny checkpoint. O nie. Widzicie, jaka Franca zostawiła nas. No kurczę. Pieniążek. Nie, 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 szybko, szybko. Kolejny checkpoint i nasza przyjaciółka papuga. W sumie to nadałabym jakieś imię tej papudze, ale nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Chociaż nie, to będzie Bożenka, tak. Nazwę ją Bożenka, tak jak mój chomik. Moi bracia wymyślili takie cudowne imię dla chomika Bożenka, więc wiecie. No i czemu mi to rozwaliłaś, Bożena? Zdążę, nie zdążę. Kurczę. Tam coś u góry jest ciekawego? Aha, i tak tam pójdziemy. Bożenka nas już opuszcza, także... Siada mi głos, naprawdę. Za chwilkę pewnie dostaniemy Sugar Rush. A ja nie chcę tego tracić. Zamień. Czuję, że mam obiad, ale jeszcze chwilkę pogramy. Będę dodawała filmiki tak po 20 minut, myślę, żeby szybko się renderowały i szybko dodawały. I kolejna misja ukończona. Jeszcze jedna i boss. Boss a move. Chodź. Oszuści. Mam już 10 żyć, całkiem nieźle. O, tam są pieniążki. Jest. Mogę tu wejść. Zdążę? Tak. Okej. Tutaj chyba nie da rady wejść. Będziemy musieli iść od góry. Kurczę, jak mi obiad ładnie pachnie.
mamy pieniążki. I tutaj też są pieniążki. Jej, checkpoint. Sorry, że tak teraz przyspieszam, ale naprawdę czuję zapach spaghetti i to mnie motywuje do tego, żeby szybciej kończyć. Jej. To jest chyba teleport do pieniążka. Tak. Bańka nas chyba ochrania, tak? Tak. Uuu, pękła. Dobra, nie ochrania nas tak całkiem. Nie, 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 stój, stój. No, stój, króliku. Zobaczymy, czy stać nas na to. Tak. Uuu, jaki wielki kryształ. Czy diament, diament. I nasza przyjaciółka Bożenka. Dobra, Bożena, masz okazję się wykazać. Bij ich. Bożena, nie strącaj mi jedzenia. No, Bożena. To jest teleport. Tak. Ła, ale wielkie diamenty. I boss, który jest naprawdę banalny. Sami się przekonacie. Aha, fajnie. No co jest? Wszystko przez Bożenę. Jakby się należy tylko podwójnie skakać, kiedy on atakuje. I po bosie. I kolejna lokalizacja. Chyba jedna z moich ulubionych. Przede wszystkim ze względu na muzykę, którą niestety nie usłyszycie. Ale postaram się zastąpić jakąś inną też fajną. Także to było wszystko na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, lajkowania, jeżeli Wam się podobało. I do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się, pa pa!